Cześć, witam wszystkich w kolejnym filmie. No i zobaczcie, znowu mamy to nieszczęsne pole. Co wam się tak podobał ten filmik z wyciągania przyczep? To któraś z nich? Nie, akurat nie, ale pomagam tutaj znowu koledze. Wywozimy korzenie. Kupił pole, gdzieś tam powycinali, powyrywali. To dziadostwo, nieużytek taki wieloletni. I no, generalnie teren jest taki bardzo łąkowy. Tutaj są tylko łąki, spójrzcie, że tutaj nic innego za bardzo się nie da. Ale no, trzeba pierw nieużytek jakoś przerobić, żeby była nawet łąka. No chociaż raczej on tu łąki nie posieje. No ale na razie musimy się z tym jakoś pomęczyć, bo jeszcze w dodatku tutaj są bobry. No i cały czas są tamy, jest zakorkowana ta rzeczka tutaj, zalane wszystko, masakra. Tam za rowem mamy pola właśnie, też podobny teren, i no kombajnem tam ledwo dałem radę wjechać gdzieś tam na jesień, jak kukurydzę kosiłem. Sąsiad z boku tam kosił też, już było dużo później, gdzieś deszcze spadły, ale korzeń na dyszel poszedł, trzeba będzie zabrać, bo no i kosił właśnie później, już się tak utopił, że było wyciąganie ostre i to bardzo, i nie dał rady tego skończyć. Do tej pory tam gdzieś zostało troszkę tam z pięciarów, a my tutaj no kombinujemy, nic tutaj nie może sobie poradzić. Manitka jest ciężka, też się topi, koła nie za szerokie, ciągnik jedynie daje radę, bo gdzieś John Deere'ek lekki to jakoś tam jeździ po wierzchu, a manitka jest ciężka, no jest masakra. Koparką próbowaliśmy, koparka nawet nie mogła dojechać do miejsca, no jedynie gąsienicówka, no bo wiadomo, gąsienica to gąsienica, no tylko ciężko by było, żeby ktoś to gdzieś tam dostać, taką koparkę. I drugi temat, koparka jest lepsza, bo nie musi jeździć tak jak ja, nie? Sobie stoi w miejscu i tylko ładuje. No to była właśnie kołówka, no ale kołówka nie dała rady, bo musi jednak dojechać, a że to na bliźniakach jest ciężkie i bardzo oporne do jazdy, to no nawet nie dojechał. Rzeźba była fest, żeby w ogóle się wyciągnął, jak tylko zaczął dojeżdżać, się zagrzebał. No ja już też parę razy pojeździłem w jednym miejscu, już jest dupa, bo rozryło się całkiem. I no może ciągnik z turem nie za duży, z szerokimi kapciami by dał radę sobie też, ale no nikt nie ma tu za bardzo tak, żeby krokodyla takiego jakiegoś miał, żeby to dał radę tak ładować, nie? Bo to też nie wszystkim się da. Dobra, ja mu powiem, że tam jest korzeń, na razie chwila przerwy. Zobaczcie. Tfu, nie ma co narzekać na razie. Części z Mercedesa się sprzedają. Już tam z grubsza jest posprzedawane. Jeszcze tam parę pierdół zostało, ale już kubka ubywa. Zobaczmy tu na rzekę, co się dzieje. O, teraz jest pięknie, ale jak tu nie ma wody, to jest znak, że tam musi być znowu tama. Kurde, jak nic, bo tak mało w tej rzece to wody raczej nigdy nie było. Tutaj okosiłem właśnie te pola, to było ciekawie. Tu jeszcze nie najgorzej, tam na jednym kawałku jak wpadłem na uwrociu, tak jednym kołem mnie tak właśnie przerwał się ten grunt, to no musiałem się postarać, żeby wyjechać kombajnem. No nic, tam będzie tama, nie będę tam nawet szedł teraz, bo już mam dość tego. Ale dobra, idziemy na razie tutaj, próbujemy po trochę, może jakoś to zmęczymy. A jak nie, to nie wiem. Może cyklop by dał radę też. Jakby cyklopa do dużego ciągnika zapiął, cyklop nie jest za ciężki, go na hama pchać w miejscu by stał, to może by, albo troll, o. To jak on to sobie poradzi z łapaniem tych korzeni, nie? Bo to jest trochę takie, jak na trolla chyba duże korzonki. Nie, panie kamerzysta? Dobra, na razie urywamy się dalej, bo to taka rzeźba, sam nie wiem co będzie. No i działamy, zobaczcie, już mało co zostało. Trochę męczarnia jest, ale przemęczy się, będzie spokój.
Tak sobie myślę, jak to na złość zawsze musi być. Tu jest bagno, nie idzie się z tym poradzić, a na polach ogólnie, stój. A na polach jest masakra, jest sucho, łąki wysychają, zboża już mozaika się pokazuje, kukurydza no to wiadomo jeszcze nie odczuwa, bo jest dopiero posiana, już czyściutko posiane, powschodziła elegancko, ale jak tak dalej będzie, no to zboża dostaną po dupie i zobaczymy co to będzie. Także tu bagno, tutaj sucho i zawsze jest pod górkę. Po niedzieli zobaczycie, może jak się uda wszystko, planujemy robić kiszonkę z trawy w rękaw, także coś ciekawego może z tego wyjść, ale to jest taki plan, zobaczymy czy to na pewno wyjdzie, bo będziemy kosić, bo to nie ma na co czekać, jak ta trawa na pniu usycha, to nic z tego nie będzie, nie? Także lepiej wykosić i coś tam zebrać, drugi pokos pewnie będzie słabiutki, albo w ogóle dopiero gdzieś tam pewnie na trzeci coś popada, zazwyczaj tak bywało. I nic nie poradzimy, nie? A znowu 20 km stąd pada normalnie, no nie wiem, jakiś pechowy rejon czy co, że tak sucho wiecznie musi być. Sucho, no. Ja mówię o suchości, a tutaj widzicie co się dzieje, no normalnie nie do uwierzenia. I tak źle i tak niedobrze jest. A jeszcze ze 4 przyczepki i będzie koniec tam. Dobra, słuchajcie, ja dzisiaj tak nie miałem planu w ogóle nagrywać nic, ale taka akcja powstała niespodziewanie, także wam pokażę i też z tymi bobrami słyszę, że dużo ludzi narzeka, że gdzieś macie problemy, no jakby nie one, to by nie było tak źle tutaj, no a takie futrzaki narobią syfu i potem trzeba się męczyć. Dobra, także ja się z wami żegnam, trzymajcie się do następnego odcinka, na razie, cześć.